Pewnie możecie się zastanawiać, czemu ukrywam się i czemu mam w ręce tłuczek do ubijania mięsa. Po pierwsze, to nie jest tłuczek do ubijania mięsa, tylko banhammer. A po drugie, nie wiem. Znowu mi uciekł. To nie ma sensu w ogóle. Dajcie mi wszyscy święty spokój, już nigdy nie dam się namówić na taką robotę i to jeszcze za tak marne grosze. Chociaż prawdopodobnie i tak, nawet ja biegając tym tłuczkiem do kotletów, miałem większą szansę bycia skutecznym niż niektóre systemy antycheaterskie implementowane w grach sieciowych. A tam ten problem jest zauważalny i niesamowicie irytujący. Na tyle irytujący, że w skrajnych przypadkach serwery pustoszeją, a opuszczony tytuł służy już tylko i wyłącznie za plac zabaw do testowania coraz bardziej bezczelnego oprogramowania. Ja jestem FanGotten, a dzisiaj właśnie o tym, o grach, które taki epizod podczas swojego istnienia miały. Czym jest cheatowanie, każdy, kto miał okazję dłużej pograć w chociaż kilka produkcji nastawionych na rozgrywkę sieciową, wie, ale być może uchowali się jeszcze nieskalani tym mrocznym doświadczeniem. Cheatowanie to po prostu oszukiwanie w grze, czasami za pomocą zewnętrznych programów, najczęściej nielegalnych, zakazanych przez twórców. Użytkownik, który używa cheatów, zazwyczaj ma znaczną przewagę nad resztą w przeróżnych aspektach, w zależności od specyfiki gry czy rodzaju oszustwa. A tych jest cała masa, najboleśniej przekonać się można o tym w FPS-ach, w których zazwyczaj to nasze umiejętności, refleks czy znajomość map decydują o zwycięstwie. Tymczasem te czynniki tracą na znaczeniu, gdy ktoś dorwie się do wallhacka, który pozwala widzieć przez ściany, auto-aima namierzającego automatycznie przeciwnika, czy speedhacka przyspieszającego postać o kilkaset procent, czy masę innego plugactwa. W MMORPG-ach najczęściej korzysta się z botów, czyli oprogramowań automatycznie sterujących postacią i wykonujących dane czynności, np. bieganie po mapie i zabijanie potworów, czy speedhacków właśnie. The Division od Ubisoftu było jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów sieciowych ostatnich 2 lat. Swą premierę miało zaledwie 2 miesiące temu, a już doczekało się wszelkiej masy problemów z oszustami i irytującymi zachowaniami graczy, a jeżeli dodamy do tego exploity, bugi i niedociągnięcia, które niektórzy z wyrachowaniem nauczyli się wykorzystywać, to mamy w efekcie lekki zawód. Jeden z możliwie najgłupszych bugów był ten, gdzie jedna osoba stojąca w progu drzwi mogła na stałe zablokować przejście, uniemożliwiając dostęp do niektórych lokacji na naprawdę długo. Nie brzmi to jak coś strasznego, ale wykorzystywanie tego typu błędów pod oszustwo już podpada i z pewnością jest niesamowicie denerwujące. Pomijam już niedociągnięcia w aktualizacjach powodujące m.in. znikanie postaci skąd właścicieli, bo to nie odnosi się do kontekstu cheatowania w najmniejszym stopniu, ale świadczy o tym, że Ubisoft ma problem z kontrolą swojej gry i to, jak sam przyznał, także z cheaterami i to na wszystkich dostępnych platformach. Dla przykładu, niektórzy zestrzeliwali graczy z drugiego końca mapy, a następnie teleportowali się poza nią, by uniknąć śmierci. Oprócz tego wallhacki, auto-aimy, wykorzystywanie glitchy i wiele innych. Na szczęście fala permabanów zalała The Division i serwery stają się powoli z troli i cheaterów oczyszczać, ale łatka dopracowanego next-gena przynajmniej chwilowo się odkleiła. Premiera Arkage może i odbiła się nieco mniejszym echem od shootera sygnowanego osobą Toma Clancy'ego, ale także była gorąca i Arkage można było zaliczyć do jednego z bardziej oczekiwanych i obiecujących MMORPG-ów 2014 roku. Początki wydawały się jednak skutecznie gasić pierwotny entuzjazm, bo zamiast chłonięcia ciekawego sandboxowego świata, bawienia się kombinacją klas czy smakowania rozbudowanego systemu craftingu, gracze spotkali całe plutony botów farmiących złoto i surowce, teleportujących się po całej mapie cheaterów z paczkami handlowymi, czy nawet niewidzialnych, którzy bynajmniej nie stali się niewidzialni dzięki sile medytacji i samokontroli. Problem w tym, że Arkage stało się wówczas absolutnie niegrywalne i bezcelowe. Trion Worlds postanowiło rozpocząć kampanię wojenną, której motorem napędowym były wyrastające jak grzyby po deszczu tematy zbiorcze, wpisy i wypowiedzi na oficjalnym forum czy Reddicie, naciskające na twórców, by podjąć jakiekolwiek działania. Sęk w tym, że rewolucja zaczęła zjadać własne dzieci, a bany dostawały nawet osoby, które z oszustwem nie miały nic wspólnego. Na Reddicie można takich historii przeczytać wiele, ale zwieńczeniem nieudolności w tym temacie były przypadki banowania osób, które nawet do gry jeszcze się nie zalogowały, a dopiero co zrobiły konto, by sprawdzić grę.
Od dobrych kilku lat programy telewizyjne poświęcone szkole przetrwania cieszą się całkiem niezłą popularnością i na kanałach pokroju Discovery czy National Geographic powstają ich różne wariacje, na przykład takie, w których przetrwać ma nie jedna, a dwie osoby, czy nawet cała grupa, dzieląc się przy tym zadaniami i tak dalej. Wyobraźcie sobie teraz, że jedna z nich biega z prędkością 90 km na godzinę, unosi się nad ziemią, widzi przez drzewa albo jest nieśmiertelna. Proszę mnie zabrać z powrotem do mojego domu, natychmiast, nie chcę nawet na to patrzeć. Mniej więcej z takimi problemami ścierali się gracze H1Z1 i był to bardzo, ale to bardzo dotkliwy problem, który świetnie komponował się z licznymi niedociągnięciami early accessów, a wszystko doprowadziło do tego, że gra ze stajni Daybreak zyskała dosyć dyskusyjną renomę. Najbardziej bolesne było to, że przecież za H1Z1 trzeba było zapłacić, a płacenie za przebywanie wśród cheaterów i innych patałachów to już chyba wyższy poziom masochizmu. Na szczęście studio podjęło zdecydowane kroki, banując na zawsze kilkadziesiąt tysięcy oszustów, ale za to z możliwością odkupienia. Jeżeli cheatowałeś, ale przeprosisz publicznie w internecie, pokazując przy tym swoją twarz, masz szansę odzyskać konto. Niektórzy okazali skruchę i faktycznie, konto odzyskali, ale opłacili to słusznym internetowym linczem. Ale byłoby piekielnie nieobiektywnym niewspomnienie o podobnych problemach także na podwórku największego konkurenta, jakim jest DayZ, o czym świadczą liczne wypowiedzi na forach, filmy na YouTubie z linkami do pobrania nielegalnego oprogramowania, materiały dokumentujące działania oszustów, czy chociażby liczba wyników w goglach po wpisaniu DayZ Cheats, która wynosi ponad 500 000. Zmartwienia nabywców egzemplarza z grą wydają się być aż do bólu bliźniaczo podobne, wliczając w to wszystkie bolączki early accessu, z których na szczęście część mamy już za sobą. Ale kim bym był, gdybym nie wspomniał o Tibi? Przecież w dużym skrócie myślowym mogę powiedzieć, że Tibię dostałem na komunie. Niestety prawda jest taka, że gra swoje złote czasy ma już dawno za sobą i to nie jest kwestia nowego kontentu, który co prawda Tibię zmienił nie do poznania, ale popchnął ją nieco dalej, nie pozwalając na zastój. To kwestia wszechobecnych boterów, którzy są rakiem tibiańskiego świata i mimo, że zabrzmiało to mocno memicznie, to nie da się znaleźć lepszego porównania. Cipsoft odcina sobie gnijące kończyny, banując miesięcznie po kilkadziesiąt tysięcy kont, w tym nawet Tibijczyków z czołówki rankingu, pozbywając się tym samym populacji, ale taka populacja to żadna populacja. W efekcie graczy zostaje zaledwie garstka. Albo ci, którzy faktycznie stronią od nielegalnego oprogramowania, albo ci, którzy jeszcze złapać się nie dali. Pokażcie mi jakiegoś sieciowego FPS-a, a znajdę wam do niego cheaty. Napisał kiedyś jeden z filozofów greckich. Wcale nie, ale po prostu chciałem zwiększyć wiarygodność tego stwierdzenia, chociaż co do niej chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Warface, różne odsłony Counter-Strike'a, Call of Duty, Battlefield, Crossfire, niemalże każda z tych produkcji swój epizod z falami cheaterów miała, a jest duża szansa, że dalej ma z nimi problem. Tak więc skupianie się na każdej z osobna chyba nie ma najmniejszego sensu. Mówił do was Van Gotten. Cześć!